Człowiek chce tu nagrywać, a taki stół. W pierwszej kolejności to chciałem Wam w ogóle powiedzieć, że w tym momencie w Gravelku są tak naprawdę dwie nowości, o których Wam dzisiaj powiem. Oraz powiem Wam też o tym, jak to się stało i dlaczego przez miesiąc nie było Gravela na kanale. To może najpierw zacznijmy od tych dobrych wiadomości i to, co tak naprawdę w Gravelu się zmieniło. Ponieważ mój smart do łańcucha już pomału się kończył i zastanawiałem się nad zmianą, nie dlatego, że byłem niezadowolony, tylko chciałem po prostu spróbować czegoś innego, a kto wie, no może przez takie testy trafię na coś lepszego. No i wrzuciłem też filmik, gdzie zaczęliście mi polecać różne woski, różne smary i tak dalej, aczkolwiek naprawdę duża ilość z Was powiedziała, żebym spróbował sobie wosku, nazywa się on Bike 7 Pro Wax, jakoś tak. No w każdym razie stwierdziłem, dobra, spróbuję. No i oczywiście zgodnie z zaleceniem łańcuch, bo miałem oczywiście czas, przeczyściłem, wysuszyłem, zrobiłem tak jak trzeba, czyli nasmarowałem, zostawiłem sobie go na wieczór, potem znowu go nasmarowałem. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować, bo w tym momencie w szosie też łańcuch już nadaje mi się do wymiany, dlatego też czekam, bo zamówiłem sobie nowy łańcuch, bo już trzeba go wymienić, bo już mi się na tyle wyciągnął, dlatego zmienimy to i z tym nowym łańcuchem też już będę jeździł na tym wosku Pro 7, nie, Bike 7 Pro Wax, o tak. Także zobaczymy, bo będę miał porównanie w jeździe na gravelu i w jeździe na szosie. No wielu z Was mówiło, że naprawdę na tym wosku pojeżdżę dużo, dużo dłużej niż na Momumie. No jeżeli chodzi o Momum, no to w moich rękach i w ogóle przez pryzmat, jakby to powiedzieć, mojej jazdy wystarczą mi tak zazwyczaj na szosie około 100 km, no tak jak jeździłem na traski 100 km, no to wystarczał, aczkolwiek wpadłem już w takie przyzwyczajenie, że wracając do domu po jeździe czyściłem łańcuch, tak po prostu szmatą przecierałem, prawda, no i smarowałem, także po każdej jeździe, no bo on tak jakby nie patrzeć na więcej niż 100 km mi nie wytrzymał. Bo z racji tego, że akurat ten rower, nie chcę go traktować jako takiego ściganta. To jest rower po prostu aluminiowy z karbonowym widelcem, który no nie ma mi służyć do ścigania. On ma mi służyć po prostu do miłego spędzania czasu, wyjeżdżając na rower, żeby można było się zjechać z asfaltu i tak dalej. Dlatego ja nie chcę się na nim ścigać do ścigania, znaczy do ścigania, do jazdy szybkiej mam po prostu szosę. Natomiast ten ma być dla mnie takim allrounderem, czyli chcę jechać na miasto, to sobie na nim pojadę, chcę sobie gdzieś pojechać delikatnie w teren, to sobie na nim pojadę. Dlatego też tutaj priorytetem jest dla mnie komfort. Wiadomo, jeżeli chodzi o komfort, kolejnym etapem, poza oponami, bo akurat z opon jestem zadowolony, natomiast jeszcze będziemy je mleczyć, jeszcze tego nie zrobiłem, dlatego no, następnym krokiem ku komfortu będzie zamleczeniem opon. Natomiast sztyca. Pierwsza rzecz, o którą myślimy przy upgrade'ie, jeżeli chodzi o komfort, jest to sztyca. Wiadomo, sztyca aluminiowa gdzieś tam przynosi więcej tych drgań, dlatego każdy twierdzi, że chcecie więcej komfortu, załadujcie sobie sztyce karbonowe. No i tutaj powstał problem, znaczy problem, no wiadomo, nie jest to problem, bo zacząłem sobie szukać, szperać i tak dalej, natomiast no te sztyce, no bądźmy szczerzy, no nie jest to tania zabawa, dlatego też tak sobie pomyślałem, że skoro tutaj nie zależy mi tak naprawdę na zbijaniu masy, a tak naprawdę tylko i wyłącznie na komfort. Dlatego pomyślałem, że może nie wydawać góry pieniędzy, dlatego też skusiłem się na chińską sztycę karbonową, która kosztowała mnie 140 zł. Wziąłem sobie rozmiar, znaczy no tutaj rozmiar pasujący do roweru, natomiast długość 400, tu trochę był błąd, mogłem sobie wziąć 350, bo spokojnie by mi starczyła. Nie wiem, co mnie podkusiło, jakoś tak pomyślałem, a że może dłuższa, że będzie lepsza, nie wiem. Po prostu wziąłem 400 i jest, no akurat pasuje, ale spokojnie 350 też by była ok. Jeżeli chodzi o chińskie komponenty karbonowe, no ja jestem raczej taki sceptyczny co do tego, no wiadomo, że większość rzeczy produkowanych jest w Chinach i to nawet tych najwyższych producentów, natomiast no jakoś tak, no nie wiem, bałbym się jeździć na karbonowej kierownicy, oczywiście chińskiej, albo na przykład jakichś tam mostkach, czy coś tego typu, natomiast sztyca wydaje mi się takim elementem, że biorąc pod uwagę, że i tak nogi są przypięte do pedałów, to nie wiem, wydaje mi się najmniej bezpieczna w razie awarii. Dlatego stwierdziłem, że ogarnę sobie tą sztycę, zaraz Wam zrobię przebitki, jak ona wygląda. Jest to firma Tosek, o ile się nie mylę. W sumie jej nie ważyłem, bo tak naprawdę nie zależy mi na wadze. Założyłem, no wiadomo, no jednak jak się weźmie sztycę aluminiową, a tą sztycę karbonową, to jest dużo lżejsza, natomiast no nie powiem Wam dokładnie, jak to wygląda w gramach, bo w sumie jej nie ważyłem. Po prostu zamontowałem i zobaczymy, jak ona będzie jeździć, dlatego też koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wy używacie jakichś karbonowych chińskich sztyc, jeżeli tak, to jakie macie z nimi przejścia, bo no ciekaw jestem, ile ona wytrzyma. Bo będzie katowana w terenie, no a wiadomo, że jak w terenie, no to będzie dużo trzepania, no wiadomo, kurde, jakieś nierówności i tak dalej. No, w sumie to jestem ciekaw. Nigdy na takiej sztycy chińskiej nie jeździłem, także zobaczymy. No, test karbonowej sztycy chińskiej w rowerze gravelowym u mnie na kanale uważam
za otwarty. No i najwyższy czas przejść do sedna dzisiejszego filmiku, czyli dlaczego mojego Atlasa przez miesiąc nie było na kanale. Z prostej względu. Awarii uległa korba, a w zasadzie to jej lewe ramię, bo miałem taką sytuację, że jadąc sobie na rowerze, w pewnym momencie ona mi odpadła. Tak po prostu. No ale wiadomo, nowy rower, no to tak pomyślałem, że kurde, no może faktycznie no gdzieś tam albo, wiadomo, no różnie się dzieje, natomiast no też tym bardziej, że nie było to po pierwszej jeździe, tylko to było po przejechaniu około 400 km na Atlasie. No i pomyślałem, no faktycznie ja jestem też taką osobą, która gdzieś tam zawsze sprawdza, jak wyjeżdża na rower, czy wszystko jest dokręcone i czy wszystko jest ok, z tego względu, że wcześniej jak jeździłem w trialu, no to stan techniczny roweru był mocno na priorytecie, bo tam awaria roweru, no to po prostu kończyła się crashem i to takim srogim. Dlatego też to mi zostało, no i zawsze tak po prostu dbam o ten rower i gdzieś tam zawsze sprawdzam przed wyjściem tam jakieś takie podstawowe rzeczy, czy wszystko jest dokręcone, zawsze coś tam ruszę. Jakoś tak mi po prostu zostało. Nie przejąłem się jakoś specjalnie tym, no bo wiadomo, założyłem korbę, dokręciłem, prawda, no i co? I jeździmy dalej, tym bardziej, że to nie jest jakoś skomplikowana operacja. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, żeby korba była po prostu na równo, no ale to nie będę Wam tłumaczył, to jest w ogóle zagadnienie serwisowe, więc elo, nie będziemy się na tym skupiać. Natomiast po pewnym czasie, gdy to się stało, odezwał się do mnie Krzysiek Łopata ze sklepu Velopoint i powiedział, żebym wysłał mu zdjęcie numeru seryjnego korby. Ja się tak pomyślałem, kurde, no ale w sumie no założyłem korbę i tak dalej i powiedział, żebym sobie sprawdził, czy faktycznie w tym momencie, jak jeżdżę, czy ta korba znowu się nie zsuwa. No i tak sobie myślałem, no to dobra, no to kurde, sprawdzę, prawda, no bo to jest też gdzieś tam, no akurat teraz mi spadła w momencie, kiedy jechałem po płaskim, ale w sumie jakbym był na jakimś zjeździe czy coś, no to mogłoby się to, no niemiło skończyć. Dlatego też, co zrobiłem? Poszedłem do korby, sprawdziłem i co się okazało? Znowu była obsunięta i tak myślę, o kurde, no to faktycznie. I dałem mu znać, że ta korba faktycznie się zsuwa, bo zdecydowanie, gdybym dalej na tym pojeździł, podejrzewam jakieś 50-60 km, znowu by mi to lewe ramię korby odpadło. Dlatego też Krzychu powiedział, żebym tą korbę ściągnął, zaniósł im do sklepu, oni po prostu złożą to na gwarancję i zobaczymy, co się stanie. No i co? No i tak też zrobiliśmy. Wzięliśmy, wysłaliśmy korbę do Shimano, bo jest to GRX 600, natomiast no też po tej całej sytuacji jeszcze parę osób też się do mnie odezwało, że miało taką sytuację, że im po prostu ta lewa część korby zaczęła spadać, dlatego wiem, że nie jest to jedyna akcja na moim rowerze, tylko że już parę osób miało coś takiego. No i od razu Wam powiem, że jeżeli chodzi o Shimano, wysłaliśmy, nie było żadnego najmniejszego problemu, po prostu odesłali mi nową korbę, no i zobaczymy. Założyłem, w tym momencie jest to moja druga jazda na rowerze, no aczkolwiek no też będę musiał chwilę jeszcze poczekać z jazdą, bo jak pewnie część z Was wie albo i nie, w zeszłym roku miałem dzwona na rowerze, no i miałem złamany obojczyk, potem mi go po prostu składali na blachy i tak dalej, no i teraz okazało się, że już w końcu mogę to ściągnąć. Zadzwonili ze szpitala, że mogą mi to po prostu te blachy wyjąć, dlatego też poszedłem. No i teraz przez okolice tam 2-3 tygodni pewnie u mnie z jazdą będzie kiepawo, bo będę musiał po prostu się troszeczkę podkurować i delikatnie, no na pewno oszczędzać. No i dobra, summa summarum, bo zaczynam kurde znowu zjeżdżać z tematu i tak dalej. No jeżeli chodzi o korbę, dostałem nową korbę. Jedyne co się zmieniło to to, że wcześniej miałem 170, teraz mam 172,5, czyli w tym momencie i w gravelu, i w szosie mam dokładnie tej samej długości korby. Korbę dostałem nową, także no co tu dużo mówić. Obsługa serwisowa, jeżeli chodzi o Shimano, tip top. Nie można nic zarzucić, bo nikt tam nie robił żadnych pretensji. Po prostu wzięli, wysłali nową korbę, także szacun. Też mega szacun i w ogóle bardzo, bardzo dzięki dla Krzycha Łopaty. Z tego względu, że no też ja nie musiałem w ogóle interweniować, w ogóle to tak naprawdę ja pomyślałem, że no wiadomo, no nowy rower, no to się może odkręcić. Krzychu sam się do mnie odezwał, sam zaproponował, żebym to sprawdził i w ogóle powiedział, żebym przyszedł i sam mi to wszystko ogarnie, także naprawdę jeżeli chodzi o pracę serwisową i w ogóle no tutaj obsługę chłopaków z Velopointu, no to nie mogę przechwalić, bo naprawdę profesjonalne podejście. I nie mówię Wam tego dlatego, że z nimi współpracuję, natomiast no po prostu, no wiem jak oni traktują klientów i tak naprawdę jeżeli chodzi o sprawę, którą pomogli mi załatwić z tym rowerem, także jestem turbo zadowolony, dlatego na pewno idąc do nich do sklepu będziecie po prostu w dobrych rękach. A z mojej strony ja po prostu będę brał się za jeżdżenie na rowerze. Zobaczymy, czy ten defekt korby dalej będzie się powtarzał, czy też nie. Oczywiście ja trzymam kciuki, żeby tak nie było. Dlatego też dajcie mi koniecznie znać, czy Wy też mieliście takie sytuacje z korbą. Tutaj konkretnie chodzi mi o GRX-a w wersji 600. Znaczy w wersji, to jest GRX 600. No nie wiem, wersja czy nie wersja, no po prostu jest to GRX 600, ten dwublatowy. No i ta lewa korba mi po prostu spadała. Czy Wy też mieliście coś takiego? Jeżeli tak, to czy udało się Wam to coś uzyskać na gwarancji? Czy mieliście jakieś problemy i tak dalej? Także dajcie mi koniecznie też
dasz znać w komentarzu. No i to by było tyle z mojej strony. Na razie na kanale będzie tych filmików pewnie troszeczkę mniej jeżdżonych, z tego względu, że no muszę tutaj ten obojczyk sobie troszeczkę do ładu doprowadzić, bo jest świeżo po cięciu i tak dalej, także nawet no nie będę tutaj żadnych jakichś tam akcji grubszych wyjazdów nie robił, bo nawet jak zakładam bipsy rowerowe, to mi po prostu tutaj obcierają, także nie chcę tutaj działać jakoś tak, żeby, no żeby mi to darło za szwy i w ogóle ma być na rowerze, ma być fajnie, a nie żeby się martwić, dlatego też no, tym optymistycznym akcentem mam nadzieję, że już teraz wiecie, co się dzieje. Mam nadzieję, że troszeczkę wielu z Was rozjaśniłem sytuację. Koniecznie dajcie mi w komentarzu znać, jak u Was wygląda sprawa z chińskimi komponentami, bo no, ja zaczynam ujeżdżać chińską sztycę. No, głęboko wierzę, że wszystko będzie ok, aczkolwiek no, jestem gotowy na wszystko. No a jeżeli podobał się Wam taki film, no to wiadomo, łapka w górę dla zasięgów. Jeżeli chcecie ze mną już w tej rowerowej przygodzie, zachęcam do kliknięcia czerwonego guziczka subskrybuj, a swoją drogą to widzicie, ja na czerwono, żeby się tutaj z tego zielonego tła trochę odciąć, żebyście mnie dobrze widzieli. No, dobrze, także moi drodzy, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro!